Proszę Państwa, minęła właśnie kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, która stanowi okazję dla różnych grup społecznych, żeby te rocznice odnotować. Każda z grup społecznych odnotowuje ją na swój sposób. No, taka typowa, może tradycyjna forma odnotowywania tej rocznicy to jest takie wspominanie z pietyzmem bohaterów samego powstania jako idei, manifestacji przywiązania do niepodległości i wolności, ale to tylko część w ten sposób do tej rocznicy podchodzi, podczas kiedy druga część, tak zwani realiści, konserwatyści, wykorzystują tę rocznicę do takich popisów realizmu politycznego i talentów państwotwórczych. Strasznie się tymi talentami nasładzają, przypisując sobie rozmaite polityczne umiejętności. Niestety tylko w tym one są widoczne, bo żadnych innych przejawów tych umiejętności trudno dostrzec nawet ze świecą. No ale zawsze to, co nam przynosi szczęście, to nie jest złudzeniem, tak w każdym razie mówił Bolesław Piasecki, więc jeżeli komuś jest potrzebne do tego, żeby poprawić sobie samopoczucie wdeptywaniem w ziemię Powstania Warszawskiego, samej jego przywiązania do niepodległości, gotowości do poświęceń i tak dalej, no to oczywiście nie można mu tej przyjemności odmówić. Inna rzecz, że ci, którzy w ten sposób wykorzystują rocznicę Powstania Warszawskiego, myślę, że nie są szczerzy, bo tak naprawdę sprowadzając ich podejście do logicznej skrajności, właściwie należałoby za każdym razem poddawać się przemocy. To są w gruncie rzeczy czciciele knuta. No, bycie czcicielem knuta nie przynosi nikomu szczególnej chwały. Prawdopodobnie oni sobie zdają z tego sprawę, dlatego maskują ten kult knuta rozmaitymi kłamliwymi uzasadnieniami. Między innymi podnoszeniem na niebywały poziom własnego realizmu politycznego w ogóle, który tak naprawdę sprowadzałby się w dzisiejszych czasach też do tego, żeby w odpowiednim momencie wybrać właściwą fortlistę, no bo przecież w przeciwnym razie to przemoc dałaby o sobie znać tak czy owak. To jest druga grupa, natomiast trzecia grupa, która zdaje się, że rośnie w siłę, w ogóle nie zwraca uwagi na tego rodzaju rocznice, ponieważ one wiążą się nieubłaganie z polskością, a polskość dla tej grupy stanowi coś wstydliwego, stanowi tak zwany obciach. No i tym razem dla tej grupy siły nieubłaganego postępu stworzyły alternatywę. Firma Live Nation z Kalifornii wynajęła Stadion Narodowy na występy pani Ludwiki Weroniki Ciccione, która jest znana z tego, że epatuje młodą widownię takimi różnymi skandalami. No i w tym przypadku też tak było. Czytając dzisiejszą recenzję występu pani Ciccione w Gazecie Wyborczej, widać było, że ten autor zwraca uwagę na, przede wszystkim na fakt, że pani Ciccione do każdego numeru zmieniała kostium. Ponieważ ona występuje w bardzo skromnych kostiumach, takich, znaczy nie tyle skromnych, co skąpych, to rozumiem, że chodziło o tego rodzaju kostiumy. Przypomina mi to i nic dziwnego, że recenzenta Gazety Wyborczej to akurat szczególnie udolektowało. Przypomina mi to taką anegdotkę, jak uczeń Hederu pytał swojego Mohameda, jak często zmienia koszulę miejscowy bankier? O, powiada Mohamed, on to zmienia koszulę chyba raz na tydzień. No, a Rothschild, pyta uczeń. U, Rothschild, powiada Mohamed, on to zmienia koszulę chyba codziennie. Codziennie. No, a najjaśniejszy pan?
Najjaśniejszy pan, odpowiada Mohamed, najjaśniejszy pan to wkłada koszulę i zdejmuje, wkłada koszulę i zdejmuje. I pani Ciciona tak samo jak najjaśniejszy pan. Nic dziwnego, że gazetę wyborczą to zachwyciło, no każdemu to, na co mu się należy, na czym mu bardziej zależy, ale proszę państwa, warto zwrócić uwagę przy tej okazji, że nie byli chyba pewni organizatorzy, czy dostatecznie dużo naiwniaków się da nabrać na, że tak powiem, zwiędłe czary pani Cycione. W związku z tym nastąpiła totalna mobilizacja dzisiejszej Rzeczypospolitej. Dowiaduje się, że zmobilizowany został nawet 83-letni profesor Szacki. Otóż no, widać, że przynależność do grona ludzi przyzwoitych ma swoją cenę. I jak trzeba, no to nawet profesor Szacki, mimo swoich 83 lat, musi uczestniczyć w stręczeniu pani Cicione, tubylczej publiczności. No, wszystko ma swoje wstydliwe zakątki, nie ma rzeczy doskonałych. Proszę państwa, z dziedziny przemysłu rozrywkowego jeszcze nie umilkły echa występu pani Cicione na Stadionie Narodowym, a już w Kostrzynie nad Odrą rozpoczyna się festiwal Woodstock pod dyrekcją Jurka Owsiaka. Tym razem Jurek Owsiak, widać, że to jest instytucja, człowiek instytucja, bo festiwal Woodstock otworzyli prezydenci Niemiec i naszego nieszczęśliwego kraju, pan Gauck Joachim i Komorowski Bronisław. Proszę państwa, kiedy pan premier Tusk próbuje podreperować nadwątloną najwyraźniej reputację i swoją, i rządu, urządzając przedstawienie pod tytułem Zatroskany premier rozmawia z ministrami, naszą biedną ojczyznę spotkał straszliwy paroksyzm, którego nikt się nie spodziewał, bo przecież wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze, wszystko jest zatwierdzone, także właściwie wręczenie Oscara pani reżyserowej Agnieszce Holland będzie tylko formalnością. Tymczasem spotkała nas, znaczy ją, bo nas to tam mniejsza o nas, ale ją spotkała straszliwa niespodzianka. Nie tylko ona nie dostała Oscara, znaczy pani reżyserowa, ale żaden aktor nie dostał Oscara. No w ogóle nikt nie dostał Oscara. Mieliśmy do czynienia z totalnym olaniem naszej pani reżyserowej Agnieszki. Chociaż nakręciła film, wydawało się, no, zgodnie ze wszystkimi receptami. I było o Żydach, i o Holokauście, i o Polaku mniej wartościowym, który tam przy Żydach się trochę podciągnął, prawda, moralnie. No, bez przesady, bo przedstawiciel narodu mniej wartościowego to nigdy nie może się wspiąć na te przepastne wyżyny, na których bywa, starsi i mądrzejsi bywają. No, ale no, wszystko tak, jak się należało. Wydawało się, że ten Oscar jest po prostu pewny, a tu nie. No, inna rzecz, pojawiły się już oczywiście od razu komentarze, że pani reżyserowa Agnieszka wprawdzie przegrała, ale tak naprawdę to nie przegrała, bo wygrała, bo któż był konkurentem i z kim właściwie wygrywając przegrała pani Agnieszka? Ano przegrała z irańskim filmem Rozstanie, co jest o tyle na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, no jak to z irańskim filmem Amerykańska Akademia Filmowa nagradza Oscarami irański film wyprodukowany w złowrogim Iranie, no w ogóle niezrozumiała rzecz. Ale jak się głębiej zastanowimy nad tym, to wszystko jest w jak najlepszym porządku. Otóż proszę państwa, wszystko zależy od mądrości etapu. Na poprzednim etapie, no to również w Hollywood noszono Żydów na rękach, ale wchodzimy w nowy etap, kiedy zmieniły się priorytety. Żydów można nosić na rękach w Warszawie, ale na razie nie w Hollywood. W Hollywood to Żydzi na razie teraz postanowili nosić na rękach Irańczyków. No, musimy wiedzieć, że ten film Rozstanie piętnuje złowrogi reżim Ajatollahów, także to nie jest taki film irański. No i
Oscarem dla filmu Rozstanie, Amerykańska Akademia Filmowa daje odpór propagandzie złowrogiego Iranu. Złowrogi Iran nazywa Stany Zjednoczone wielkim szatanem, bo jak wiadomo Państwu, Izrael jest małym szatanem, a Stany Zjednoczone są wielkim szatanem. No więc odpowiedź Amerykańskiej Akademii Filmowej na te wszystkie wyzwiska jest w postaci Oscara. Wy w nas kamieniem, a my w was chlebem. No widzicie, patrzcie. Także w tym kontekście rzeczywiście te opowieści dziwnej treści różnych krytyków i cmokierów naszej pani reżyserowej, że pani reżyserowa wprawdzie przegrała, ale wygrała, no nie są pozbawione pewnego sensu. Chociaż oczywiście teraz trzeba się liczyć, że w naszym nieszczęśliwym kraju, żeby wynagrodzić pani Agnieszce tą wygraną porażkę, to nie tylko szkoły będą spędzane na film w ciemności, ale wojsko i wszyscy pozostali obywatele nie tylko będą spędzani, ale będą musieli zapłacić za bilety, żeby pani Agnieszka reżyserowa mogła nakręcić kolejnego knota o Holokauście i o Żydach.